Czy miał pan możliwość zapoznania się z projektem zmian ustawy Prawo łowieckie zgłoszonym w Sejmie przez grupę posłów? No, miałem możliwość. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że tego projektu nie przedstawiono oficjalnie prokuraturze celem wyrażenia swojej opinii. To jest w związku z tym moja już prywatna opinia o projekcie, bo oficjalne stanowisko prokuratora generalnego może być wyrażane wtedy, kiedy ten projekt do zaopiniowania wpłynie. A tak między nami mówiąc, to powinien. Jak każdy projekt poselski. No ale tu nie moją rzeczą jest pouczać posłów. Chciałem tylko powiedzieć jedno, że chyba... Po pierwsze, trzeba oddać cesarzowi co cesarskie. No dobrze, że w ogóle jakiś projekt powstał. Bo w tym projekcie różne sprawy regulowane są. Wiele kwestii może nawet zostało regulowanych w sposób w miarę przyzwoity. No, ale z drugiej strony nad tym projektem trzeba by było jeszcze dobrze popracować. Chyba projektodawcom się bardzo śpieszyło. Ja nie wiem, czy ten projekt jest już projektem ostatecznym, bo tutaj nie ma numeru sejmowego. Jest to projekt z 14 grudnia, więc nie wiem, czy to jest projekt ostatni. No ale widać, że się posłom śpieszyło, bo wyrok Trybunału zapadł zapad 6 listopada. Sentencja wyroku została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 21 listopada. A prokurator generalny dostał wyrok z uzasadnieniem już 5 grudnia 2012 roku. Więc podejrzewam, że w podobnej dacie ten wyrok z uzasadnieniem był dostępny i dla innych podmiotów. No, tu mamy 14 grudnia, tak skomplikowana materia. W ciągu 6 dni. Co tak? No, ale może. Czy znalazł pan w tym projekcie zapisy, które są niezgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego lub ich konstytucyjność jest dyskusyjna? Tak. Tak. No, przede wszystkim taką podstawową kwestią, która skłoniła Trybunał do delegalizacji przepisów, to było brak tych elementów w ustawie, które w tej ustawie muszą być zawarte. No a co musi być po pierwsze przede wszystkim? No kwestia deliktów dyscyplinarnych musi być rozwiązana, musi być unormowana w sposób taki, żeby było jasne przede wszystkim dla osoby podlegającej postępowaniu dyscyplinarnego, za co taką osobę do postępowania dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym do odpowiedzialności pociągnąć można. Tutaj w projekcie projektodawcy sięgnęli do statutu i niewielkimi zmianami, a czasami i bez zmian przepisali to, co było w statucie. No a te stwierdzenia w myśl orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego są bardzo dalekie od spełnienia wymogu do określoności.
No na przykład zaraz pierwszy punkt, kiedy ktoś może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie łowieckie. Ano za naruszenia ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. No, jakie ustawy, to wiadomo. Ale jakie naruszenia? Ustawa zawiera nakazy, zakazy. Ustawa, jak każda ustawa, zawiera regulacje typu soft law. No, czyli regulacje, które powiadają, że coś w zasadzie w jakiś sposób należy robić, ale żadnej sankcji za to, jak się zrobi inaczej, nie ma. Nie jest powiedziane, że to musisz człowieku postąpić dokładnie w taki sposób, tylko jest szereg również przepisów typu instrukcyjnego. Pytam, czy za każde, nawet najbardziej formalne naruszenie ustawy, no bo jeżeli się postępuje nie stricte według ustawy, to jest to naruszenie ustawy. Czy za każde ma być prowadzone postępowanie dyscyplinarne? No, na ogół tak się nie dzieje. No, chyba, że ustawa jest bardzo precyzyjna i bardzo restrykcyjna, no to wtedy może i tak, ale jest to zwykła ustawa, tak jak wiele innych w polskim porządku prawnym. Akty wykonawcze. No może ja tu jestem nieobiektywny, bo prokurator generalny zaskarżył bardzo wiele aktów wykonawczych do różnych ustaw. W związku z tym, że te akty wykonawcze niekoniecznie oddawały literę i ducha tychże ustaw. Tak to delikatnie określmy. A ponieważ zapadły wyroki Trybunału Konstytucyjnego i to nie jeden, a kilka, w których ten pogląd prokuratora generalnego został podzielony przez Trybunał Konstytucyjny, więc moja ostrożność w stosunku do aktów wykonawczych stąd wynika. No, w każdym razie przynajmniej należałoby powiedzieć, jakie to przepisy z aktów wykonawczych chodzi, a nikt o tym nie mówi. To samo naruszenia statutu lub innych uchwał organów Polskiego Związku Łowieckiego. No, państwo pewno ten statut żeście czytali. To tak wygląda, jak wygląda. No. Mógł sobie związek taki statut uchwalić i prokuratorowi generalnemu nic do tego. Uchwały są, jakie są. No, należałoby chociaż powiedzieć, o co tam może chodzić, żeby pociągnąć członka PZL do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wykonywanie polowania w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką. No, na pierwszy rzut oka to wszystko tutaj w porządku, ale niestety tylko na pierwszy rzut oka. No, bo należałoby zajrzeć do ewentualnych aktów znacznie niższego rzędu, co to się rozumie przez dobre obyczaje i etykę łowiecką. To znaczy nawet nie w sensie takim, żeby to wszystko musiało być skodyfikowane, tylko w sensie takim, czy tam nie ma czegoś takiego, co budziłoby wątpliwości, jeżeli ktoś to skodyfikował. No i na przykład tam jako zasadę etyczną uważa się dyscyplinę wewnątrzorganizacyjną. Z etyką to tak za dużo wspólnego nie ma. A poza tym no, Polski Związek Łowiecki Związek osób zajmujących się gospodarką łowiecką. A na miły Bóg nie jest to
oparta na zasadzie hierarchicznego podporządkowania i bezwzględnej dyscypliny jakaś organizacja paramilitarna. No chyba nikt takich bredni nie opowiada, no więc niespecjalnie to się nadaje na prowadzenie postępowania dyscyplinarnego. No, może nikt by i nie prowadził, ale z tego zapisu wynika, że coś takiego prowadzić można by było. Jeżeli na przykład członek władz łowieckich wydałby polecenie myśliwemu, a on by tego polecenia nie wykonał. No, ja pytam, czy w takich wypadkach ma być prowadzone postępowanie dyscyplinarne, czy też nie. No i w końcu działanie na szkodę Polskiego Związku Łowieckiego lub dobrego imienia łowiectwa. I znowuż tak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że w porządku. No ale tutaj nawet ze spraw, które wpłynęły do Trybunału Konstytucyjnego, wynika, że jednak nie. No bo powodem wniesienia odrębnej skargi konstytucyjnej była taka kuriozalna sprawa, kiedy nie tylko wszczęto postępowanie, ale i skazano myśliwego za to, że bez zgody komisji rewizyjnej wbrew zaleceniom chyba Okręgowego Związku, jeśli się dobrze to pamiętam, złożył zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury. W ustawie o kodeks postępowania karnego złożenie zawiadomienia o przestępstwie jest społecznym obowiązkiem każdego obywatela. Nie ma sankcji za niespełnienie tego obowiązku. Ale jest to społeczny obowiązek. I teraz ktoś zgodnie z jedną ustawą spełnia społeczny obowiązek, a ktoś inny go represjonuje z tego powodu. Chciałem zauważyć, że niezależnie co prokuratura w takim wypadku z takim zawiadomieniem zrobi, to albo kieruje akt oskarżenia, jeśli uzna to za słuszne, ale może nie kierować aktu oskarżenia, bo może uznać, że społeczna szkodliwość jest czynu nie za duża, albo uznać, że materiał dowodowy nie jest wystarczający. Ale gdyby samo zawiadomienie budziło wątpliwości prokuratury, to mogłaby, no i wtedy musiałaby przeprowadzić postępowanie przygotowawcze i oskarżyć w takich wypadkach o składanie fałszywych zeznań albo zawiadomienia o przestępstwa, którego to przestępstwa nie było. A teraz związek sam sobie decyduje i wie lepiej. Poza tym, gdyby to orzecznictwo sądów dyscyplinarnych łowieckich nie budziło zastrzeżeń, to by nie budziło zastrzeżeń, ale jak się taka sprawa zdarzyła, to ja się pytam, czy przypadkiem nie może być to nadużywane przy tłumieniu krytyki. Nawet takiej nieuzasadnionej. No, formalnie można takie postępowanie przeprowadzić. Teoretycznie. A zdarzyło się, że takie postępowanie przeprowadzono. Ze skutkiem, jak powiedziałem przed chwilą. No, więc chyba coś tutaj jest nie w porządku.